Cześć wszystkim, witam was na 38 streamie z Grand Theft Auto San Andreas. Na ostatnim streamie robiliśmy listy ekspertowe i na tych listach ekspertowych zatrzymaliśmy się na około trzecim aucie. Zresztą zaraz sobie to ogarniemy tak bardziej. Tylko ja bym chciał sobie przypomnieć, który to był save. 2017 styczeń, maj, czerwiec. Tak, szpiegostwo architektoniczne robiliśmy ostatnio. Zdaje się, że powinienem nieco przyciszyć grę. Jeżeli wy też tak odczuwacie, no to napiszcie na czacie. Cześć Przyka. Już widzę, że powinienem zatrzymać własnego streama, bo już więcej mi tak klatki wariują. O! Gra. Czyżby gra mi ścinała? Dobra, stream zatrzymamy. Coś mnie niepokojąco gra ścina. Nie wiem czemu. No serio. Jaka grafika? Jak zwykle problemy. A, limit klatek jest włączony. No to już wszystko rozumiem. O, już wszystko normalnie. Wy też możecie napisać, czy już wszystko widać. Powinno mi się wszystko pojawić, bo teraz mi się trochę telewizor rozbugował. Chyba raczej wszystko jest ok. Czemu ja nie mogę sprintować? Zaraz, jeszcze jedna rzecz. Tak mi się wydaje, że się zepsuła. Obraz panoramiczny włącz. Tak, to w ten sposób powinna wyglądać gra. O, to policja. Za głośne to wszystko jest. Kurde, chyba wszystko mi się zresetowało. Bo ja musiałem chyba grę restartować, to znaczy reinstalować, bo coś mi się tam zepsuło. No i pewnie, no właśnie, jakość efektów mam na wysoką. No to już wszystko rozumiem. Na nisko bym chciał. I odległość rysowania na maksa. Dobra, tu ustawione. Jeszcze dźwięk bym chciał nieco zwiększyć. Ok, wszystko już powinno być. Wszystko już powinno grać. Ja GTA San Andreas kupowałem na płycie, ale na Steamie też mam, bo gdzieś tam kiedyś kupiłem w jakiejś tam ofercie, ale już nie pamiętam dokładnie. Gra oczywiście dalej mnie będzie ścinać, ale z tym już raczej nic nie poradzę. Chyba że wejdę jeszcze raz w grafikę. Nie, no, antialiasing wyłączony. No, nic tu już nie zmienia. Nie ma takich szans. Co my tam mamy następnego w liście eksportowej? Sabre. Coś mi serio ścinał. No nie wiem. Trzeba będzie znaleźć sabre. Tak, Matic, będę streamował GTA 5. Kiedyś będę. Jak będę miał lepszy komputer. Czyli raczej nie w najbliższej przyszłości. Na parkingu naprzeciw sklepu Zero's RC. Dobra. No ale do GTA 5 to jeszcze sporo czasu. Przede wszystkim najpierw muszę mieć lepszy komputer, a potem samą grę. O. Zobaczę tylko, czy się jeszcze dobrze nagrywa. No, raz 4 minuty. Czyli się nagrywa bardzo dobrze. Jak tam chcesz, Przyka? Wszystko zależy od was.
A ja się wciąż zastanawiam, czemu mam takie spadki klatek w grze. Mimo tego, że powinno śmigać na normalnie. Już wiem. Przechwytywanie okna jest włączone. Nie wiadomo jakiego, nie wiadomo jak, gdzie i kiedy. No! O wiele lepiej. Trochę jeszcze klatkuje, ale to przez to, że jest ta mgła. A widać, że działa o wiele lepiej. No, to fajnie, że rozwiązałem ten problem chociaż. A Getaway City też mam. I także na płycie i na Steamie oddzielnie. Saber, tam sobie jedzie Saber. Możliwe, że też GTA San Andreas mi zacina, bo gram na tam rozdzielczości Full HD. Ale nie wiem, szczerze, wydawało mi się, że kiedy grałem ostatnio, to też grałem na Full HD i było wszystko w porządku. Nie lubię tej muzyki. Ale krzyczą. Dobra, wyłączymy sobie to radio. I podjedźmy. Żeby nie tracić aż tak dużo czasu. Jak wiadomo, tutaj ta sztuczka jest bardzo przyjemna. Można szybko zawieźć auto do eksportu, tylko... No właśnie. Najlepiej, żeby w ten magnes nie trafić. No, już mamy pierwsze zyski. Czemu nie mogę skakać? Aha, bo sterowanie mi się też cały zmieniło. No to fajnie. Ale wersję mam 1.1, bo... Pamiętam. Opcje sterowania, co ja chciałem? Skok na spację na pewno. Szybki bieg na Z. Na C jest skłócenie, na V kamera. Gdzie jest Enter? A, dobra. Czyli to już wszystko. A, mnie wciąż ta kamera męczy. Dobra, zmieńmy tą rozdzielczość na 1600x900. Zobaczmy, czy to pomoże. No, tak zapamiętałem grę. Szczerze, dla mnie nie ma żadnej różnicy, mimo tego, że mam Full HD monitor. To dla mnie jest nawet lepiej. A co ze Sportem Sandas, kiedy pisałem, miałeś coś z tym zrobić? No, cały czas zbieram kasy na paczkę. 60 zł, jak na razie zebrałem 3. A, piracić nie będę. FCR900. W ogóle, czy dalej się dobrze przechwytuje, mimo zmiany rozdzielczości? Ach, wiedziałem, że się zepsuje to. Przechwytywanie gry. Ale to się da szybko naprawić. O! I już wszystko śmiga. FCR900. Ale jak już kupię tą paczkę ze Sword & Sandals, to będę miał wszystkie części, plus Reduxa na Steam. Więc się opłaca. Paradiso. Tam się znajduje FCR. A, okej. Okay. Dzielnica mieszkaniowa, no to wiem gdzie. A ile ta paczka? No mówiłem, koło 60 paru złotych. Bo tam kosztuje chyba niecałe 20 euro, może 15. No to tak do 80 zł by było. Ta paczuszka ze wszystkimi częściami Sword & Sandals. Ja też się szczerze nie mogę... Oj, doczekać przyka. Sam zawsze chciałem zagrać tak legalnie w Sword & Sandals.
Być może jak będzie sposobność, to nawet kupię bez zbierania kasy. Ale co, zobaczymy. Ostatnio kupiłem w Auchanie dosyć sporo gier. I w ogóle mam wciąż dosyć sporo gier do przejścia. Więc raczej nie będzie szybko kupienia jakiejkolwiek gry. Wiecie co? Jeszcze przyciszę nieco muzykę. Bo ona jest w porządku. Ale jednak dla mnie za głośno było. No a kolejna misja niezaliczona. Ciekawe, czy to się liczy tam do statystyk. Pewnie się liczy. Jeżeli w ogóle. Czy jak wydą miecze i sandały 5, to czy zagram? Miecze i sandały 5 wyszły. Bo miecze i sandały 5 to jest chyba to Crusader, nie? Tak mi się wydaje. No a czy kupię? Nie wiem. Zależy, czy będę chciał. Jeżeli będę chciał, no to kupię. A jeżeli nie będę chciał, no to będę zbierał ze filmków kasę. Jeszcze troszeczkę dźwięk. Cześć, Lutonyox. Hi, Lutonyox. A masz trudny nick. Gościu. Ma wyjść dopiero? O, no to nieźle. Nie wiedziałem o tym. Jeżeli będzie miało jakąś szczególną grafikę, taką lepszą niż tam proste rysunki w Paint'cie, to może. Sądzę, Sardas to była dobra gra. Ale trudno do przejścia. Lithuania? I don't know this place. Sorry. But if you enjoy this stream, I'm glad. To gdzie ten motor, który miał tu sobie jechać? Na parkingu go nie ma. CS6. Nie mam ani CS-a 1.6, ani Source'a. Jeżeli byś chciał lawia, to bym musiał zbierać kasę. No z dotacji. Tylko dla przypomnienia mam 3 złote. Plus to, co zatwalają, bym mógł tam kiedyś wypłacić. Nie ma dalej tego motoru. Wciąż. To szczerze, że zaraz zmienimy spawna. Pójdziemy sobie gdzie indziej poszukać. O! Jest i auto. Znaczy no, ten motor. To jest chyba ta wersja bez boku? Nie, z bokiem. A nie, to jest BF. Kurde, nie widziałem, że BF może wystąpić w takiej... w takim wyglądzie. A to co, jest BF też? Bardzo możliwe. Ale nie szkodzi sprawdzić. Też BF. HZPL20 mówisz? A no, ja w Hero Zero nie gram, więc... ja to się akurat mogę doczekać jak najbardziej. Tak bardzo, że aż w ogóle. Gdzie to auto, ja się pytam? Znaczy no, samochód. Motor, co że się mylę. Motor. Już myślałem, że to jest dźwięk motoru. No, to tylko zwykły samochód. Co będę miał, Matic? No, jak będę miał paczkę z meczy sandały, to nagrywam od razu. O, czy ja widziałem motor? Nie. Dobra, jak się skończy ta muzyka, co teraz gra w radiu, to zobaczę, gdzie jeszcze może się ten motor pojawić i pojedziemy w inne miejsce. Bo w tej chwili takie jeżdżenie trochę nie ma sensu, jak nie możemy znaleźć tego, czego szukamy.
Zastanawiam się cały czas, czy na pewno wgrałem tego patcha. Tam jeden z 01. A raczej wgrywałem, bo tam na początku było w prawym dolnym rogu informacja o tym. No jak nie, to najwyżej po streamie nadrobię to, co zrobiłem i tyle. O! Wyrobiłem. Aha, rozumiem. Automatic. Ja to od razu wszystko. O! Jest... Ale to chyba policjant. Kurde, no właśnie. Jedna rzecz. No właśnie, dystans stosowania sobie zwiększa na maksa. No, bo i tak już naprawiłem ten problem z FPS-ami i kolejny policjant. Którą część? Nie pamiętam. Z Przyką umówiłem się chyba, że Redux ze Steama. Ale on może cały czas edytować ten komentarz. W ogóle uważam, że pierwsza część Swords and Sandals się nie opłaca w nią grać. Bo jest za ciężka. Kiedyś grałem w Pirata, Swords and Sandals 1. I tak naprawdę ledwo mi się udało wygrać, dając tylko w jedną statystykę. A jakbym rozdawał w inne statystyki, to raczej w ogóle bym sobie nie poradził. Bo ta gra jest taka specyficzna. Ta pierwsza część. A druga część z kolei jest niezbalansowana pod względem tego mówienia takiego. Tam umiejętności mówienia, już nie pamiętam jak to się nazywa, ale chyba raczej wiecie o czym mówię. Jeżeli kiedyś widzieliście taką grę, czegoś ładuje tylko w jedną statystykę i krzyczy do przeciwników. Był zbugowany. A Reduxa to ja nie wiem kiedy ją kupię. Możliwe, że do tego czasu już to naprawią, na spokojnie. O kurde. Cholera, uciekło mi. Ale dogonię na spokojnie. Wow. Pierwszy raz widzę, jak postać NPC zostawia swój pojazd. Parkuje. Ale jest to dalej BF. Zabawne, że teraz się nawet nie przejmuję, że jej pojazd wziąłem. Charyzma? Tak, dokładnie. Charyzmę gościu ładował i wszystkich krzykiem załatwiał. Dobra, zmieniła się muzyka, nie ma tego motoru. Czas poszukać gdzieś indziej. A gdzie indziej można znaleźć FCR-a? The well stacked pizza. Aha. Dobra, no to lecimy do Las Venturas. W Safiro nie możemy znaleźć tego pojazdu motorniczego. Może znajdziemy Las Venturas. Właśnie, krzyki dead. To mnie zawsze rozbawiało, bo ja raz grałem, tak? Niestety na piracie. Ale wiadomo jak to jest. Sword and Sandals 2. Właśnie pod tego builda. No i mnie to bawiło, że tam jeden skill krzyknąłem i tam 140 damage'a, czy coś takiego. Albo może nawet jeszcze więcej. Drużyna w Swords and Sandals? Jest w ogóle coś takiego w Reduxie? Czy o czym? A, o Hero Zero piszesz, pewnie. Dla widzów, kurwa. Zabawne, zabawne, jesteś przyka. Nawet filmiku z Hero Zero obejrzało, nie wiem, z 5 osób. A ty chcesz robić
Duży na 10 osób. Coś czuję, że to może nie pójść. Ale rób tam co chcesz. Jak tak, jeśli kiedykolwiek będą grafiki Rozero, to raczej dalej na tym samym serwerze, na którym grałem ten pojedynczy filmik. Nawet jak będzie dużo nieaktywnych graczy, to ja sobie nie odpuszczę tych tam ponad 1000 oponek, czy ileś tam, ile miałem. Już sam nie pamiętam. Co miesiąc to odnawiam to konto i tych opionek się zbiera tylko i zbiera coraz więcej. I czy to jest FCR? Chciałbym go zwalić z tego motoru, ale nie wiem, czy dam radę. Kurde. O, policja we mnie uderzała, nic się nie stało. Kurde, chciałbym go zabić. O, dobrze. Ale to chyba będzie BIF. Tak mi się zdaje. No niestety tak. A, muszę zapamiętać widok tego FCR-a. Bez sensu, żebym tak załatwiał każdego, kto jeździ na podobnym motorze. Czy mi się wydaje, czy zwolnił ten pojazd przez to, że go rozwaliłem nieco? A ten gość? To może być FCR już. A przynajmniej nie będzie miał zniszczony motor. Nie, BF dalej. Bo BF ma takie dwa światła z przodu i to się chyba nigdy nie zmienia. A FCR może nieco inaczej wyglądać. To też nie będzie FCR. Jakbym zrobił szkołę motorów na złoto, to mi było prościej. Ale mi się... O nie! Ale mi się teraz nie chce robić szkoły motoru na złoto. Robię listy eksportowe. No tak akurat wyszło. Dolazłbym teraz czym prędzej. W ogóle chcecie, żebym się pochwalił, co ostatnio w Auszanie kupiłem za gry? Całkiem niezłe antyki wyrwałem. Mimo tego, że wyjąłem je z niby z takiego kosza na śmieci. A jednak. To nie jest to, co chcę. No bo to tam sobie ogarniacie Firzyra, jak chcecie. Deszcz. Same Harley'e. Dobra, nie wiem co to był. A ja nie chcę pod prąd. Szukanie motocykli na autostradzie to nie jest coś, co ja chcę robić. Zwłaszcza pod prąd. Dobra. Wow, to było szybkie. Powinniśmy się kierować pod pizzerię. Podobno tam właśnie ten motor czasem stoi. A jak często, to zaraz zobaczymy, jak już tam podjedziemy. Jeśli dobrze pamiętam, to ta pizzeria znajdowała się gdzieś niedaleko tej głównej drogi z palmami. Pamiętam, że jest tam ta cała misja kuriera. Wlazłem tu raz. No a co do tych gier, które kupiłem w Auszanie. No to będzie kolejno B-Movie The Game, czy tam film o pszczołach, gra. Drugą grą jest TD, czyli Tower Defense tam Ultimate. Trzecia to... Kurde, jak to się nazywało?
Rover, The Dragon Slayer. No i jeszcze dwie gry moje z dzieciństwa, bardzo dobrze wspominane, czyli Paris Chase. A także, ktoś może nie uwierzyć, ale Modi i Nana. Przy czym dwie ostatnie, na których najbardziej mi zależało, były po 5 zł. Plus tam ta gra, V-Movie The Game, też była za 5 zł. Razem zapłaciłem 35 zł. Ja samego Modigo i Nady bym sprzedał za przynajmniej 40 zł. Ale w tym premierowym pudełku. W tym z ponownej sprzedaży raczej bym za tyle nie sprzedawał. Tak mi się zdaje. Dobra, tam jest ta pizzeria, której szukałem. A tamte dwie, trzy gry to tak kupiłem, no żeby zobaczyć, wyglądały ciekawie. O, to była tylko reklama pizzerii. Dobra, to się w takim razie wrócę. Tam jest takie wielkie skupisko sklepów, ale tam to chyba powinno być. A nie, tam jest jak ta, kuriera była przy Burger Shocie. A pizzeria się znajduje całkowicie gdzie indziej. Tam jest. Koło tych ubrań. Ledwo w ogóle widoczne, że tu jest pizzeria. Ta pizzeria jest tak dobrze ukryta, że zdaje się, że nigdy w niej nie byłem nawet. Zabawne. Ale nie mam motoru. A gdzie indziej mogą być FCR-y? Roca Escalate. Aha, no dobra. I w alejce. Po lewej stronie, czy coś takiego. Dobra, mapa. To jest Roca Es... nie. To jest Julius. To jest Creek. Też nie. Lotnisko Las Venturas. A, tu nie ma tego napisane. The Strip, Los Ventures, Szmaragdowa Wyspa. O, tutaj jest, Roca Escalate. Znalazłem. Wydawało mi się, że tam przejeżdżałem myszką i widziałem inną nazwę. Teraz muszę FCR-a znaleźć, ale bardzo możliwe, że już go zaraz dorwę. Bo potrzebuję go do eksportu i akurat to się powinien spełnić, kiedy go potrzebuję do eksportu. O! I jest nawet. Chyba? Powinien to być FCR. Tak, FCR 900 wersja z zakrytym silnikiem. Teraz tylko przejść na jakąś autostradę i można się kierować w stronę San Fierro! Dobra, to było zabawne, zabójstwo. Tylnym kołem gościa, uzlikwidowałem. To tak można... na autostradzie wykręcać? Co ty taksówkę odwalasz w ogóle? Dobra, na szybko. Bez przedłużania. W ogóle Draxona dalej nie ma. Może nagrywa Tomb Raidera i dlatego go nie ma teraz. Zdawało mi się, że wie, że dzisiaj będzie stream. No widocznie już mam, aż tak bardzo nie zależy. A nie szkodzi, nie będę więcej na ten temat nic mówił. O, przejdziemy przez pustynię. No dobra. Właściwie myślałem, że przyjechać od strony południowej, południowo-wschodniej, no ale możemy przyjechać od góry. Nic w tym złego. No i tak w tej chwili, jakbyśmy się chcieli wracać, no to mielibyśmy całkiem sporo do przejechania. Jak na wieś przystało same Sanchezy. Brum brum. W ogóle chciałem zrobić
testowego streama z MTA, ale się okazało, że nie mogę. Nie wiem czemu. Coś się najwidoczniej zbugowało. Jak chciałem przechwytywać MTA, to się okazywało, że OBS w ogóle nie wychwytuje tej aplikacji jako takiej. No i coś tam jeszcze. No w ogóle nie wychwytował, że istnieje takie okienko z MTA. Być może to naprawili tam w nowej wersji. Bo tam właśnie widziałem takie powiadomienie, że tam nowa wersja jest. A w ogóle to właśnie przez MTA musiałem reinstalować GTA. Bo tam był jakiś błąd, ja chciałem odpalać MTA, który uniemożliwiał mi odpalenie. I musiałem przeinstalować zarówno GTA San Andreas, jak i MTA, ale na szczęście miałem już doświadczenie z tymi wszystkimi aktualizacjami i spolszczeniami, że sprawnie to poszło, żeby przywrócić GTA San Andreas do wersji 1.01 i żeby nic się nie zepsuło. A oczywiście zapomniałem... Oj! Zapomniałem ustawić na nowo sterowanie. No i to jedyny problem, tak naprawdę, jaki był. Ale widać, jak mi się pogorszył komputer. Jak nagrywałem pierwsze streamy z GTA San Andreas, to mogłem grać spokojnie na wersji Full HD. No a teraz już tak trochę nie za bardzo. Już nawet 1600x900 troszeczkę mi nie wyrabia czasem. I czyszczenie kompa było po nic. Stream będzie trwał... Planowałem przynajmniej godzinę streamować. No ale tak jak mówię, jak się zależy na live'ie Staszko, to mnie sobie wyjdziesz tam. I sobie tylko patrz, w jakim stanie jazdy jestem. Ja i tak nie mówię tak dużo ciekawego jak Staszek. Jak wcześniej wspomniałem. A zapis streama będzie. O! Choć szczerze, fajniej by było, tak mi się wydaje, jakbym wrzucił zapisy streamów z GTA San Andreas dopiero jak skończę tą grę na live'ach. Wydaje mi się, że to będzie lepsze niż wrzucanie uploadów wtedy, kiedy jeszcze nawet samej gry nie ukończyłem. Takie jest moje zdanie. Ale myślę, że tak minimum do 19.30, może trochę wcześniej. Ostatni stream trwał godzinę 6 minut. Ale przede wszystkim zależałoby mi, żeby przed 20 zdążyć. A przed 20 zdążę na pewno. Właśnie zaznaczyłeś ten pojazd do eksportu. Zyski 10 tysięcy. No tak, bo uderzyłem gdzieś oczywiście. No ale mi to nic nie robi. 12 milionów w banku. Jeszcze dwa samochody są dostępne do importu. Kolejny będzie chyba Cheetah? Tak, dobrze pamiętałem. Cheetah na pewno. Tak. Cheetah bardzo prosto się znajdzie. A ja bym sobie teraz grę zapisał. Jak mi zaraz wywali, to nie będzie zbyt miło. Ja bym sobie, o, tak oddalił widok. I skok. Dobra, nie chcę przez to przelatywać. To misję już w ogóle robiłem kiedyś tam. Jak dobrze pamiętam. Nawet jeden zapis mam, jeszcze z ukończenia tej misji. Tak nawet już tak dawno zacząłem samą grę, że powoli zapominam, od czego miałem poszczególne save'y i czemu miałem je tak rozstrzelone. Ale przez to, że nie mam za bardzo pewności co do wersji, to chyba zapiszemy sobie na innym slocie niż na tym, który już był. O. A, zgarnę sobie jeszcze amunicję. Wszystkie bronie mam z tego miejsca. Szpiegowsko architektoniczne. To ja bym sobie zapisał na Dobermanie. Tak, chcę zastąpić.
No, a ma swojego Enduro. No i teraz szukamy Cheetaha. Cheetah, wyścigowy, nie działa. Wyścigowy Cheetah nie działa. Gdzie występuje? Pojawia się w Rodeo, Las Venturas, Paradiso. Aha. Domki jednorodzinne w Paradiso. No to fajnie. Zero oglądających. Chyba wszyscy się przenieśli na Staszka. Albo mi się coś pierniczy ze streamem. Ale raczej nie. Zgubione klatki tylko 3%. Niezłe ponad. Widać przewagę YouTube'em. YouTube'a nad innymi serwisami do streamowania. Ale teraz Cheetah. I nie zgadniecie, gdzie mogę znaleźć Cheetaha. No, dokładnie tam, gdzie wcześniej szukałem FCR-a. Czyli jest wysoce prawdopodobne, że znowu go nie znajdę w tym miejscu. Co bardziej ciekawe, jeżeli go nie znajdę w tym miejscu, to znowu będę musiał się wybrać do San Fierro, czy do Las Venturas. Tak samo jak to było w przypadku FCR-a. Chyba tutaj skręca. No to się wkopałem. Dobrze, idźmy sobie tędy. Cheetah wygląda jak wyścigowiec. To nie jest Cheetah, to jest Bullet. Ale nie szkodzi. Cieszy mnie, że jednak wybieracie to, co jest faktycznie ciekawsze. I już nie patrzycie na mniejsze wartości. O! Czyżby znalazł? Nie, to jest ZR coś tam, coś tam. Czy tak wyglądał nieco inaczej? No i znowu będzie szukanie 20 minut. Powiedzmy, że poszukam 10 minut i jak nie znajdę, to się przeniesiemy. Dobra, nie wiem, co te samochody już odwalają totalnie. On właśnie wjeżdżał tyłem pod górkę. Na drodze, na której nie można cofać. Jeszcze po nie swojej chyba stronie pasów. No właściwie. Jak jechałem tyłem po stronie lewej, no to teoretycznie poruszał się zgodnie z przepisami. czy ten samochód? Nie, to chyba będzie znowu ten ZR. No właśnie. Bo to są te domki jednorodzinne, tak mi się zdaje. Nie wyglądają na to, żeby były dużo rodzinne. Mały off-road. Siemeniu, co tam robisz, bo ja nagrywam off-road, zapraszam na mój kanał. Robię to, co widzisz. Ale zaproszenie nie przyjmuję, bo nie jestem w tym w tej chwili zainteresowany i nie mam na to czasu. Poza tym nawet nie wiem, co to jest off-road i mnie to nie za bardzo obchodzi. O! To jest super GT, to nie jest Cheetah. Kurde no. Zawsze podawają lokacje takie, w których no trudno w ogóle cokolwiek znaleźć. O, tam się z siebie sobie osoba jakaś ciekawa.
Czy nawet policję znalazłem szybciej od tego Cheetoha. Ale muzyczka fajna przygrywa. Wow! To wszystko to są chyba bugi w tej wersji 1.1. Może nie było to dobre, że ją instalowałem. Stwierdzę pewnie pod sam koniec. Do jeszcze 3 minut i zmieniamy miejsce, bo mnie powoli nudzi ta okolica. O! O, 3 policjantów obok się. Nawet limuzyna się pojawiła przed Cheetohem. Nawet limuzyna. A w ogóle to nie jest Paradise'u. To jest Juniper Bell. Tu jest Paradise'u. A, czyli jakbym jechał tutaj wokół tego, tak? No, lokalizacja się nie zmienia, więc no chyba tak. Nie, no tutaj jest już Santa Flora. No to nieźle. Czy ten Cheetah jest aż tak rzadki? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze pół minuty. O, ten ma zniszczoną maskę w ogóle samochód. Jeszcze 10 sekund. No dalej, Paradise o Cheetah. Po sam koniec dało mi inne całkowicie auto wyścigowe niż te, które chciałem znaleźć. I dodatkowo to jest jedyne auto, które jeszcze tutaj nie widziałem. Dobra, tu nie ma Cheetaha. To był zły pomysł, nie lubię tego miejsca. Rodeo, The Strip, Spiny, coś tam, Las Venturas. No to Las Venturas. Jakbyście mogli powiedzieć, to znaczy jeżeli ktoś jeszcze przynajmniej słucha tego streama, to chciałbym, żeby mi powiedział, czy przypadkiem czasem mi urywa mikrofon, czy nie. Bo ja czasem mam tak coś takiego dziwnego w OBS-ie, że jak coś za głośno powiem, to mi się mikrofon robi na czerwono. I wtedy nie wiem już, czy on jest wyłączony, czy o co chodzi. Czy może wtedy oznacza, że po prostu jestem za głośno. I wtedy nie wychwytuje, znaczy wychwytuje dźwięk, ale mi mówi o tym jakoś, że jest za głośno. Nigdy tego nie sprawdzałem. Może źle. Może niesłusznie. Ale z tego, co zawsze przesłuchiwałem po swoich filmach, to nigdy mi nie przyciszało dźwięku.
z mikrofonu. Nie miałem takich sytuacji. O Jezus. O, jest cheatach. Szybko. Jeszcze trochę i bym wszedł na... No nie. Dobra, na szczęście nic się nie stało. Jeszcze trochę i bym wjechał na autostradę. Już by było po samochodzie. Wii. Ciekawe skąd ten czy tak wyjeżdżał. Jechał od strony tamtych domków jednorodzinnych. Być może mieszkaniec. Nie, no dobra. Jakbym był osobiście adminem strony tej GTA Wiki, to bym się wstydził za przekazywanie takich głupot jak cheatach w Paradises. Naprawdę. Serio zastanawiam się nad moderacją tej strony, jak już skończę cały GTA San Andreas i tam będę po kolei naprawiał jakieś tam błędy. Wow, za cheatach żeśmy dostali ponad 100 tysięcy. To sporo. Kolejny pojazd Rancher. Rancher, który to był pojazd w ogóle? Rancher. Rancher to jest chyba ten pojazd... Nie. O nie, Rancher to jest przecież chyba ten wojskowy, a mi się wydawało, że już go zdobywałem. Czy tylko mi się wydawało? Może jakiś inny? Nie wiem. Chodzi mi o ten wojskowy. Nie, no nie raczej. Zdaje się, że Rancher to jest ten taki terenowy, którego można znaleźć w koło tego wielkiego panelu słonecznego. Tam przynajmniej się on kojarzy z tamtym miejscem. A tak po ulicach to chyba za wiele razy to nie widziałem, żeby jeździł. Dobra, przyka. A kolesy pewnie będę jadł za jakąś godzinę dopiero. Save the game. 13 października. A, no tak, dzisiaj jest pechowy dzień. Tego zapomniałem. Ciekawe, czy nam się na streamie dzisiaj objawi pechowość tego dnia. Rancher. Nie no, Rancher to jest terenowiec. A, to jest ten pojazd, no tak. Przypomniałem sobie. Dobra, gdzie on występuje? Tereny wiejskie i pustynne. Zaparkowany w garażu Blueberry Arses. To jest farma. Bone Country. Dobra, o Jezus. Dobra. Rancher to jest ten pojazd, który ma jedne drzwi i wygląda nieco jak prędzią. Rancher to był w ogóle ten pojazd, w którym robiliśmy przynętę w jednej misji dla Wozimu. Wow, nie wiem co to się stało, ale chyba się zbugowała gra. I Ranchera powinniśmy znaleźć na terenach wiejskich albo pustynnych. No ale ja pojadę na wieś, bo tam sobie pojedziemy w stronę Bone Country. A w Bone Country tam też jest lokacja, w której może się pojawić ten pojazd. To nie był Rancher. Rancher to jest taki krótki, krótki pojazd. Nie powinienem go pomylić z jakimś innym. Tak mi się zdaje. Rancher wygląda jak tamten pojazd policyjny. Tylko nie ma oczywiście tego całego koloru. To jest Rancher. Tylko gdzie skręci? Nigdzie, bo zdążę go wywalić z auta. Ha ha ha. Rancher? A, dokładnie tak. Możesz eksportować ten pojazd przez doki z Neubasenu.
Esther Basin, kurde, dosłownie tłumaczenia. Czasem rozwala wschodni basen, kurde. Lepiej by pasowało wschodnie zatoki. Szczerze. Może to jest synonim. A tłumacze uznali, że tak będzie lepiej, bo będzie zabawniej. A spłoszenie oczywiście nie ma ten poprawnie odwzorować języku gry, tylko ma rozbawić. A prawie zawsze tak jest. O Jezus! O kurde, ledwo wyminąłem te dwie rzeczy. Samochód i latarnia. W ogóle ma taki... nie wiem jak to się sprawdzi. Jeżeli mnie teraz słyszysz, to ci powiem. Myślałem, żeby tego nie mówić, ale szczerze masz prawo wiedzieć. Myślałem nad... trochę jeszcze nad Champions of Chaos 2. Tylko nie wiem jak ta gra jest zbudowana. Bo chciałem spróbować spłoszyć tę grę na własną rękę. Ale być może ona jest zrobiona w taki sposób, że mogą mieć to dosyć mocno utrudnione. O, dostaliśmy pełną nagrodę z Ranchera. 40 koła. Fajowo. Wy, może nawet się uda dzisiaj zrobić całą drugą listę. To by było nie głupie. Stallion. Zadam jeszcze. Stallion Tanker Comet. Kometa i Stalliona kojarzę, Stalliona nieco bardziej. Ale tego pojazdu po środku ma ani trochę. Dobra, szybko pojazd. Energy, mój kochany. Zapiszemy sobie grę oczywiście znowu. I będziemy szukać Stalliona. Stallion to jest ten pojazd, który jest nieco podobny do Sabre. Tylko tył ma bardziej taki płaski i ma takie dwa wydechowe rury. Chyba. Raczej rozdzielone. Trochę podobne do Idaho. Ale jednak inny. Czy to nie jest Stallion przypadkiem? Chyba raczej nie. Nie, to jest Clover. Dobra, zostawmy już to auto. Szpiegostwo. No i lecimy. W ogóle ciekawa sprawa, bo... O nie, tu już nam spada. No to będziemy musieli coś zjeść. Nie chciałem tu zaglądać. Wiem, że mam tu piękne unikaty. Ja chciałem pojechać coś zjeść. Pojedziemy sobie do Burger Shota, bo mamy najbliżej. Oczywiście. No a potem trzeba będzie tego Stalliona poszukać. Jakie reszty samochodów? Kurde. A pierniczym oczywiście tam największy zestaw jaki jest. A może nawet dwa duże zestawy. Nie wiem. Raz. Dwa. No, tyle mi wystarczy. No, trochę tu już wrócił CJ-owi, bardzo dobrze. Atrakcyjność na 100. Wow! Ej, to było ciekawe. Bo tuż po zjedzeniu tam byliśmy tacy na żarcie i nie byliśmy przez to atrakcyjni. A jak wyszliśmy, to już byliśmy czyści, no logika GTA, ale jednak atrakcyjność wróciła do poziomu połowy. Całkiem ciekawe. Dobra, gdzie jest ten pojazd kolejny? Stallion jest dwudrzwiowy, też warto wspomnieć. A, no tak, to jest ten pojazd, w którym z przodu są takie dwie dziury wydechowe.
Parking do Herty. Dobra. No to wiem, gdzie to jest. To jest ten pojazd. Dopiero co go szukałem, a on tutaj był. No, Stallion ma takie dwie rury wydechowe, właśnie tak jak mówiłem. I to jest kabriolet. Jeszcze. I ma śmieszny dźwięk silnika, ale jest bardzo zwrotny. A jak to kabriolet? Kabriolety w tej grze zazwyczaj są całkiem zwrotne. Jeszcze jakby hydralizację w nim zamontować. No to już nie będzie pełnej nagrody, ale jakoś mi nie zależy. Dobra, wykręcimy sobie. No, i lecimy. I tak. Pomyślnie dostarczyłeś ten pojazd. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony. 18 koła przygarnięta. I jakiś to kolejny pojazd mamy. Tanker. Tanker. Czy tanker to przypadkiem może nie być ten wojskowy pojazd, taki ciężarowy? Mam nadzieję, że nie. No jak tak, to może być dosyć zabawnie. O! To było dosyć niebezpieczne, to co teraz zrobiłem. Ale wystarczająco zabawne, że... Nawet mi się podobało. Jeszcze prawie spadałem i tak nagle wróciłem, ale się potknąłem o krawężnik, z którego spadałem. Nieźle. Jeśli będę kiedyś oglądał z powrotem swoją serię, to zgram te wszystkie zabawne momenty i to skleję. Albo ktoś mi to dla mnie zrobi i wtedy go wypromuję na przykład. Zapis gry? Jeszcze ani razu mi się myszka nie zawiesiła. To jest ciekawe. Wcześniej co chwila mi się zawieszała. Aha, to jest cysterna, no ta. Dobra, cysterna. Cysterna to jest pojazd, który znajduje się na terenach wiejskich. I to jest jeden z prostszych pojazdów do zdobycia też. Ale ja bym sobie pojechał na autostradę i mniej więcej w kierunku pustynnych terenów. O. Mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł, żeby się udać. Zobaczymy, czy cysterna to nie jest przypadkiem ten pojazd najszybszy z ciężarowych, ale chyba raczej nie. Chociaż nie wiem już sam, jak to jest z tymi ciężarowymi pojazdami w GTA San Andreas. Bo tak naprawdę są trzy rodzaje, nie? Wydaje mi się, że już kiedyś mówiłem o tym, ale nie szkodzi. Powiem jeszcze raz. Bo są trzy rodzaje tamtych pojazdów ciężarowych. Dwa rodzaje są do siebie dosyć podobne pod względem ogólnie budowy. Trzeci rodzaj ma nieco inny taki spychacz z przodu. Jest rodzaj, który ma takie podwójne paski z przodu, przed maską. No i jest jeszcze taki, który jest taki masywny dosyć. Ma wygląd. Ile tych pojazdów, kurde, co jadą tyłem?
Tu jeszcze znajdę. Dobra, tu miała być niby cysterna, ale chyba coś się nie pykło, bo nie ma. Ale to nie szkodzi, poszukam sobie po terenach wiejskich. Wiejsko pustynnych. Oj! O kurde, prawie przejechałem policjanta. Tylko nie chcę za bardzo po autostradzie jeździć. Aha, ja już w ogóle zjechałem na teren ten Las Venturas. No, nie szkodzi. O, jest i cysterna. I to będzie ta, na której mi zależy. Raczej. No, cysterna. Teraz trzeba jakoś wrócić. Oj, sorry gościu. O, ale przeżył. O, to jest właśnie ten pojazd ciężarowy, który jest najszybszym pojazdem ciężarowym w grze. Ten z taką, taką ramką. A ten, którym ja jadę, to jest chyba drugi najszybszy. Ale nie chcę okłamywać. Jakbym znalazł tego trzeciego, to bym mógł już z raczej 100% pewnością powiedzieć. Może jeszcze spotkamy. Ja bym chciał tu skręcić w lewo. Będzie szybciej, jak przejadę autostradą do San Fierro. Jeszcze tam będę się, kurde, kręcił po północnych częściach. Kurde, ale z jednego powodu cały czas żałuję, że wgrałem tą nowszą wersję GTA. Tylko przez to, że straciłem te czarne dziury w podłodze, w niebie. No tak, kontynuacja eksportu aut. Walilo. Bo eksport to jest od nas do innych, a import jest od innych do nas. A my właśnie kontynuujemy eksport. A dokładnie eksport drugiej listy eksportowej. Jak widzisz, w tej chwili robię cysternę, która jest już trzecim od końca pojazdem z tej listy. O kurde. Więc bardzo możliwe, że dzisiaj skończymy z drugą listą i tam w miarę możliwości zrobię ileś tam aut z trzeciej listy. No i zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Jednego jestem pewien, na następnym live, który mnie zgadza Sandras, nie wiem kiedy, skończymy całe listy eksportowe i nie będę ryzykował tam, wiesz, Giants. Za wąski przejazd. Zemąski. A właściwie nie, może trzecim, może drugim od końca jest to pojazd. No, czy sam się pogubiłem. Kontrolnie Z. Dla pewności wcisnę kontrol jeszcze raz, żeby się nie zbugowało przypadkiem. O! Dobra, ogarnięte. O, no jasne, że istnieje Walilo. Znaczy, no jeżeli nie grałeś nigdy w GTA San Andreas, no to wiadomo, że mogłeś nie wiedzieć, że coś takiego jest. No ale jest tak najbardziej. Puść to. Nie wiem, jak to puścić teraz. Shift? Chyba? Nie. Kontrol? Tak. O, zyski 35 koła. No i ostatni pojazd nam został, Comet. Comet, Cometior, Cometa. Kojarzę nazwę? No, szczerze, czy wygląd? Już aż tak bardzo niezbyt. No, bardzo możliwe, że jak już wsiądę do auta i sprawdzę jego nazwę i będę wiedział, że to jest Comet, no to pewnie jakoś tam mi się skojarzy, jeśli chodzi o wygląd. O nie, misja niezaliczona.
Dobra, już słyszeliśmy to radio 500 razy. No i to jest rap. Murzyński rytm jak najbardziej dla San Andreas. Wielki plus. Kings, to jest fajna nazwa ulicy. No bo zgarnę sobie trochę broni, a w sumie nie potrzebuję. Mam bardzo dużo. Dobra, i gdzie ja mogę znaleźć kometa? Panie Wikio. O, wyścigowy niedziela. Zdobywanie komet na parkingu Avispa Country Club. O kurde, tylko tam? No bo to ja chcę zobaczyć, jak wygląda w San Andreas. A, to jest taki pojazd, no tak. To jest taki kabriolet z takimi ramami wystającymi. Coś takiego. Dobra, przez chwilę się przestraszyłem, że źle widać grę, ale chyba raczej wszystko jest ok. Skoro nikt nic nie pisze na ten temat. Momencik. Dobra, bo przez chwilę coś mi się dziwnego wydawało. W ogóle obciążenie procesora 8%. A i tak słabo działa. Komet. Kometa będzie banalnie prosto rozpoznać po wyglądzie. A występowanie, z tego co tam patrzyłem na wiki, jest koło takiego fajnego budynku, gdzie są korty tenisowe. To było gdzieś tutaj. Może przejadę dołem? To jeszcze nie ta auta. O, tam jest ten budyneczek właśnie. Taki chyba niby kościół, czy nie wiem w sumie co. Nie wiem czym miał być ten budynek dokładnie. Niby coś pisze o country clubie, ale nie byłbym pewien, czy to jest klub jakikolwiek. O! Uuu, gwiazdeczka. Ale nie obchodzi mnie to. Dobrze, że to jest kabriolet. Bo gdyby to nie był kabriolet, to prawdopodobnie... Znaczy, byłaby szansa, że mielibyśmy to auto zblokowane. Cześć, Averlin. Widzę, że wszedłeś na live'a. W przeciwieństwie do Discorda. Znaczy do Derksona. Już mi się skojarzyło z Discordem. Ostatnie miejsce, do którego, na którym do niego pisałem. Gra nie loguje ani trochę. Tylko jest w 30 FPS-ach na YouTubie. A mi to jakiś czas gubi klatki. Wiem to, bo sam gram w tej chwili właśnie. O, no tak, no i ukończyliśmy drugą listę eksportową. Akurat za Berlin przyszedłeś w odpowiedni moment. Ale minęło dopiero godzina, 10 minut. Zróbmy coś jeszcze. Blade, Freeway, Mesa, ZR, 350 euros. O kurde, to jest taki prosta auta. Blade, Zetera możemy od razu zrobić. Blade'a też. Co tam jeszcze było? Nie wiem, zrobimy te dwa auta i zapiszę grę. A, Euros, jeszcze. Kurde, nie pamiętam wygląda Eurosa, szczerze. Te dziwne auta zawsze. A Blade to jest prosty do rozpoznania, bo to jest po prostu płaskie auto i tyle. Zero skomplikowania. Ale najpierw pojedziemy sobie w stronę tych domków jednorodzinnych, bo tam się znajduje ZR350. To jest
trzecia ciężarówka pod względem szybkości w GT San Andreas. Najwolniejsza ze wszystkich. Testowana na serwerze SOMP. Polski track. A ZR będzie w tamtą stronę. No to bardzo dobrze, że działa, w porządku. O, jest i ZR. Ha, to jest ten pojazd, który w zimę ukradłem. Niezniszczony. Wciąż w garażu. O nie, tu się pali. Chcę stąd jak najszybciej iść. Dobrze. Czemu to się porozwalało wszystko? Dalej słyszę wybuchy. W ogóle to jest zabawne, bo CJ siedzi niby w aucie i słucha radia na głośno. A i tak słyszy wszystko, co jest wokół. Pewnie nawet jakbym miał widok włączony z pierwszej osoby, to i tak bym słyszał te wybuchy z daleka. No i lecimy z pierwszym autem trzeciej listy sportowej. Trzeba będzie na ścieżce zaznaczyć, że zrobiłem drugą. No, ale się zajmę tym po live'ie raczej. Ewentualnie na post live'ie. Jak jeszcze będą jakiekolwiek osoby. No co tam było? A, Freeway, no tak. Blade, Freeway, Mesa Euros. Blade, Freeway. Blade i Freeway będą proste. A Euros i Mela już niezbyt. Blade. Gdzie ja głównie widziałem to auto? Trzeba pomyśleć. Jestem prawie przekonany, że byłem w stanie znaleźć to auto bez korzystania z wiki. Trzeba po prostu poszukać. A Freeway'a... Freeway'a możemy znaleźć na autostradzie, na pewno. Co do Blade'a, możemy pojechać autostradą w stronę Los Santos. I myślę, że gdzieś po drodze znajdziemy to auto. No to ma sens nawet. To jest Tahoma. Nie Blade. O! O, myślałem, że pojechała prosto. To nie jest Blade. To jest bardzo możliwe. Wysoce prawdopodobne. Myślę, że nawet 100%. Blade. O, ale mu się śmiesznie tył tak wierci. Blade jest zabawne, kurde. Auto. Jedno z najszybszych chyba takich z otwartym dachem. Nie licząc kometa. Komet jest taki pół na pół, bym powiedział. Jeszcze jak hamuje, to tak śmiesznie te koła się ocierają o jezdnię. Jeszcze bardzo nisko zawieszony. To jest też cecha tego auta. Bardzo widoczna. Prawie, że można by powiedzieć, że CJ kieruje i napędza to auto swoimi stopami. O, mamy powrót trzech oglądających. Czyżby Staszek się znudził? Matik, jesteś? Matik, Matiko. Chyba jest sporo opóźnienie całkiem.
Albo jednak Staszek się nie znudził. Skoro Matyk nie odpowiada. Kurde, muszę jak najszybciej skończyć tego live'a i spojrzeć tam. Bo mnie to aż interesuje. Co on tam wyprawia. No ale jeszcze trochę. Nie wiem jak mi to pójdzie z szukaniem tych dalszych aut. Oj, sorki. Jak wcześniej mówiłem, chciałbym trzecią listę już dokończyć całkowicie na kolejnym streamie. No ale no nie wiem kiedy on może być. I nie wiem jak mi pójdzie, czy prosto z szukaniem tych aut, czy jednak nie za prosto. I ja bym po freeway'a jednak jechał w tą stronę. A jak pamiętam, to ostatnio minąłem nawet. Jak szukałem FCR-a. No, było blisko. Bardzo możliwe, że zaraz się wywalę. No właśnie. O, ale się nie wywaliłem. Tylko gdzie ten freeway? On miał tu jeździć na tej autostradzie. Jeździł ostatnio. O, jest. O, wywalił się bardzo dobrze. Nawet we dwójkę sobie jechali. Nie! Cholera. Kurde. Przyzwyczajenie, nawet nie pamiętam z czego. Z Wormsów. Opróbowałem nacisnąć kół, żeby celować. Ja pierniczę. Dobra, no. Proszę cię. Zjeżdżaj z tego auta. O, jeden załatwiony, niestety nie kierowca. No CJ trafiaj. Kurde, no nie, bo ja zaraz zniszczę tego freeway'a. O cholera. Trafiłem w ten... wypak z paliwem. Ups. O, dzięki Pofelek, że tak uważasz. Staram się jak mogę. O, kolejny freeway. Są dzielołkiem. Na siedzeniu. Ach. Nie chcę od prawej strony na nich strzelać. Kurde, no dobra, wywaliłeś w końcu. Dobra, snajperka załatwiła. I mamy freeway'a. A co ja, Averlin, właśnie zrobiłem, powiedz mi. Czy ich nie zastrzeliłem, tak jak mówiłem? Poza tym jeszcze przed sekundą próbowałem strzelać i no i widziałeś jak się skończyło wybuch. Ja co czuję, że sensitivity tej wersji gry nieco zmniejszyło się, nie na moje potrzeby. Ale raczej nie jest tak, że nie będę tego zmieniał. Jak już przyzwyczajenie wyszło. Ale to przyzwyczajenie z Wormsów do celowania. Brum, brum. To będzie już ostatni pojazd jednośladowy, który będziemy mieli do oddania w listach eksportowych. Oddaliśmy BF400 w jednym momencie, FCR-a ostatnio, Sancheza prawie na początku. Ostatni to Freeway.
najbardziej taki ekskluzywny. Nie najszybszy, ale taki... taki on. I back. Pomyślnie dostarczyłeś ten pojazd do eksportu. No jakaś tam kasa. Za motor zawsze jest tak mało. Ciekawe, czy kiedyś tutaj dobiję do tam 100 milionów. No bo co tu jeszcze jest? Banshee, Super GT, Journey Handley. No wiecie co? Skoro jest Banshee i Super GT, to ja sobie teraz zapiszę grę i sobie spróbujemy jeszcze te dwa auta zdobyć, ewentualnie jedno. Jak przebijemy długość live'a godzina i pół, no to będzie już odpowiedni czas, żeby skończyć. I ostatnie auto z trzeciej listy eksportowej zostawię sobie na następny stream. Mam nadzieję, że nie będzie trwało jakoś długo. Bardzo. Ale dobrze by było zamknąć w jednym filmie wszystko. Banshee Super GT. Banshee, wiem gdzie może się znaleźć. Super GT mam. Czym się. Nie. Oba samochody mam. Nie. Oba samochody są blisko szkoły jazdy, ale jeden z nich mam odblokowany z tej szkoły jazdy, a drugi znajduje się nieco dalej. Jak sobie teraz przypomniałem. A właśnie, to jest Super GT. Ale to sobie po niego podjedziemy trochę później. Bo wiemy, że on tu na pewniaka zawsze będzie. A ja sobie tu teraz po Banshee podjadę. I Banshee tutaj się pojawiał czasem. O, jest. Chyba zawsze tu się pojawia. Tak mi się zdaje. Tak jakby tutaj to miejsce to jest pewniak dla tego auta. Ilekroć tutaj przejeżdżałem, to zawsze ten Banshee się tu znajdował. O nie, przejechałem na czerwonym. O nie, przepraszam panie policjancie. W ogóle jest ciekawa sytuacja, bo bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości będę robił z... Zagrajmy z Gothica. Bo gość mi jeden napisał, że mi napisał taki komentarz. Ja szczerze mówiąc, nie do końca bym chciał teraz jakiekolwiek requesty otrzymywać. Przez to, że szkoła i wpis do sprawdzianów. No ale tam im więcej requestów, tym lepiej. $42 000. I mamy jeszcze niecałe 5 minut, żeby pojechać po Super GT. A ja zapisałem, znaczy zapomniałem zapisać grę. Mimo tego, że mówiłem, że to zrobię. O, energy. Jedziemy. Jedziemy czym prędzej. No i sobie zostawię same najtrudniejsze auta na następny stream, fajnie. Już się boję. No nie no, jak na pierwszym streamie z list eksportowych udało mi się znaleźć całą pierwszą listę chyba i jeszcze kawałek drugiej, to nie powinno być problemu, żeby na trzeciej liście eksportowej tak dużo problemów mieć, co by przedłużały rozgrywkę. Jest nasza Super GT. O, jaki przewrót CJ, ładnie. A teraz wsiadę do tego auta i jedziemy z nim. Ostatnie auto na dzisiaj. Kurde, to mnie wystraszyło. Ten krzyk. Czasami tutaj NPC mają już zabawne krzyki.
W ogóle słyszałem, że właśnie do Gothica drugiego powstała taka modyfikacja stworzona przez jakiegoś tam gościa jednego. I ta modyfikacja to jest taki randomizer. W sensie ta modyfikacja nie zmienia zbyt dużo, ale jak chcemy rozmawiać z jakimiś osobami, NPC-ami, no to możemy tam normalnie jakieś tam opcje dialogowe wybrać. Ale za każdym razem jak się odezwiemy, to nasza postać, czyli bezimienny, wybiera sobie jakiś tam dosłownie losowy tekst ze swojej bazy. Czyli na przykład, nie wiem, jesteśmy w katakumbach Świącego, czy jak tam się nazywało, świątynia. W świątyni Świącego jesteśmy i gadamy sobie z jakimś tam orkiem. No i nasz bezimienny mówi: a jak mam ci pomóc rozdawać te prezenty? Bo oczywiście miał też taki tekst kiedyś tam. No i mówiłem, że to była modyfikacja do Gothica 2 i mówię o tekstach z jedynki. No ale wiecie, na czym to polega. Zaś jeśli chodzi o innych NPC-ów, nie o bezimiennego, to oni już mają całkowicie losowy tekst z całej puli z wyłączeniem bezimiennego. Czyli na przykład pogadamy sobie do jakiegoś handlarza, a on nam się odezwie głosem, nie wiem, smoka. Bo może tak być. A teraz jeszcze nie idę zapisywać, bo sobie przypomniałem, że tam jest jeden z pojazdów eksportowych z BF Injection. I to auto także jest tu bardzo, bardzo prosto znaleźć, tylko chyba bardziej w tym kierunku. No i powinno tam stać. No, a jeszcze je załatwimy. A jak było przed półtorą godzinę, to czemu nie? A nie, to z Bandito. W to moment. BF Injection. BF Injection. Nazwę bardzo kojarzę i wydaje mi się, jakbym powinienem wiedzieć, jak wygląda to auto. BF. BF. No to już nie szkodzi. Przypomnimy sobie na następnym live. No teraz zapiszę już. Bo i tak całkiem przedłużałem tą końcówkę już. I pójdę sobie w końcu ogarnąć live Staszka. Bo aż mnie ciekawi. Uch, zero oglądających, jak powiedziałem, że kończę. Ale co się dziwić, każdy koniec odcinka jest praktycznie taki sam. Tylko zbieram sobie jeszcze amunicję, nawet jak mam ich bardzo dużo, tej amunicji. No dobra, zapiszmy sobie grę. No i podsumowując ten zapis live'a, ten live, ten odcinek, udało nam się zrobić całą drugą listę eksportową i połowę trzeciej. Na następnym streamie dokończę już całą listę eksportową. Prawdopodobnie nie zajmie nam to zbyt dużo czasu, więc zajmiemy się jeszcze czymś. Tak mi się zdaje. No a teraz mam nadzieję, że wam się to podobało, ten odcinek. No i liczę, że będziecie oglądać następne. Na razie.